Czyli stało się. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, pokażę wam dzisiaj, w jaki sposób ładować sobie moc w Mustangu. Jest to tak proste, że ten poradnik powinien trwać 30 sekund, ale przy okazji też pokażę wam odpowiedni tuning, żeby osiągnąć bardzo wysoką prędkość maksymalną tym samochodem. I pokażę wam tak samo dla Mini Coopera, bo możecie sobie osiągnąć wysoką prędkość i ogromne przyspieszenie dla Mini Coopera. Również w Mini Cooperze też działa to ładowanie mocy. I za chwilę wam pokażę, jak to wszystko skonfigurować, jak to wszystko włączyć. Samo włączenie jest bardzo proste, ale pokażę wam też, gdzie włączać sobie telemetrię i udostępnię wam odpowiedni tuning Mustanga i odpowiedni tuning Mini Coopera, bo obecnie te samochody działają. Team Forza oczywiście zrobi wszystko, żeby te błędy jak najszybciej naprawić. Kiedyś działało to jeszcze w Jaguarze I-Pace, w Taycanie, a obecnie już te funkcje w Taycanie zostały wyłączone. To tak zwany tryb sportowy został całkowicie wyłączony w Taycanie. No dobra, ale co? Przejdźmy sobie do konkretów. Najpierw wejdźcie sobie w ustawienia. Wchodzicie sobie w ustawienia, wchodzicie sobie w controls, czy ustawienia kontroli waszego pada. Teraz tak, wchodzicie sobie w... Tutaj widzicie, że macie nieprzypisany przycisk od telemetrii. Klikacie sobie to i przypisujecie jakiś przycisk. Ja muszę sobie wybrać nowy profil, dlatego że muszę stworzyć swoje własne sterowanie do tego. I pyk. I utworzył mi się nowy profil i ja sobie wybrałem gałkę lewą. Jak naciskam gałkę lewą, to pojawia mi się telemetria, no nie? Gra chce, żebyście przypisali też przycisk od mapy, bo jest on wymagany. O Boże, teraz wszystko po kolei będę musiał. Musicie po prostu mieć te przyciski przypisane, bo inaczej gra was nie wypuści z tego menu. Będziecie musieli wrócić do ustawień standardowych. Więc tak, zapisujecie sobie to. Macie już sterowanie i teraz jak klikniecie sobie lewą gałkę, to pojawi wam się takie coś. I was teraz interesuje miejsce, gdzie ładuje się moc. Czyli widzicie, klikamy sobie pyk i moc już się ładuje. Samochodu właściwie nie trzeba w żaden sposób tuningować specjalnie, żeby to moc ładować tak naprawdę. Jedyne co musicie zrobić, to stanąć w miejscu i na padzie najwygodniej jest kliknąć sobie hamulec. Hamulec ręczny i gaz do dechy. I właściwie tyle. Może to być hamulec ręczny, a może to być hamulec nożny, czyli jak na przykład dwa triggery sobie klikniecie, to też wam to będzie działać. I widzicie, ta moc się ładuje, nie ma problemu, no nie? I teraz odpowiedni tuning jest potrzebny do tego, żeby samochód miał bardzo dużo trakcji, bo w momencie, kiedy on startuje z ogromną mocą, to niestety takie te standardowe opony, standardowe ustawienie nie daje takiego maksymalnego kopa i tej maksymalnej prędkości, którą chcemy osiągnąć, tak? Więc ja za chwilę stuninguję tego Mustanga specjalnie pod to, no i udostępnię wam tuning. To właściwie tyle, kurde. Wbijajcie do góry i korzystajcie. Na ten moment możecie już sobie to testować swoje własne tuningi, bo oczywiście może wam się uda zrobić jakiś lepszy niż mój na przykład, nie? No dobra, idę stuningować samochód i za chwilę do was wracam. Mamy już odpowiednio stuningowaną furkę. Może tym razem, zawsze testuję to, wiecie gdzie? Na autostradzie. Sprawdzam tą moc i te możliwości samochodu, bo tutaj mam taki bardzo długi odcinek drogi. Gdzieś dopiero w tym miejscu samochód wylatuje z tej drogi i wiesz, nie mieści się po prostu na niej. Za dużo mocy. Tutaj mamy taki krótszy odcinek prostej, ale jest to całkowicie prosta droga. No i na końcu jest też hopka, która no, może się nam przydać. No i teraz jak już wiecie, w jaki sposób włączyć telemetrię, włączenie tej telemetrii nie jest potrzebne, żeby nabijać sobie tę moc. Jest to potrzebne do tego, żebyś po prostu wiedział, ile tej mocy nabiłeś, no bo jak już zostawisz sobie pada, na przykład, nie wiem, wciśniętego, jakąś gumkę użyjesz czy coś, żeby to było wciśnięte cały czas. Jak sobie zostawisz to wciśnięte na kilka minut, to po jakimś czasie wrócisz, będziesz miał, nie wiem, jakieś 200 tysięcy koni mechanicznych. Tu jakby nie ma limitu, ile mocy możesz tutaj nabić, tak? Możesz sobie nabić i milion, i 2 miliony,
koni, to nie ma znaczenia. I ta moc, i to nie jest tak, że jak będziesz miał na przykład 2 miliony koni mechanicznych, to samochód wystrzeli do kosmosu. On po prostu osiągnie jakąś tam określoną prędkość w Forzie Horizon, która jest dopuszczona, żeby ją osiągnąć. No i szybciej chyba nie pojedzie. Chyba tam gdzieś koło 600 km na godzinę można polecieć jakoś tak, no nie? No i zaraz sobie to sprawdzimy. Ja samochód naładuję tak, myślę, że do 150 tysięcy koni mechanicznych. Dobra, myślę, że tutaj i tak nie będziemy w stanie wykorzystać całej tej mocy, bo ona się wytraca jakby, wiesz, w trakcie jazdy. Odpalisz samochód teraz, no i kurde, zawsze jest takie napięcie, bo wiesz, w przypadku tego Mustanga tutaj moc ładuje się dość długo, ale w przypadku Mini Coopera no jest to znacznie szybciej. Generalnie Mini Cooper elektryczny jest dużo fajniejszy do robienia tego glitcha. Okej, jesteście gotowi? Jeden. A dobra, poczekamy do tych 150 tysięcy. A co? Dobra, już będzie. Uwaga, uwaga. Dwa, jeden. Go! Poszedł. 200, 300. 408. Czy będzie 500, czy nie będzie? 400. Jest 500. 501. Ale go wysrało, ty. Ja, ale zobaczcie, nie poleciał jakoś bardzo daleko, nie? Nie jestem tutaj. Okej, już się chyba moc skończyła, jak wylądowaliśmy. Także 150 tysięcy koni mechanicznych wystarczyło aż do tego momentu. Tuning tego samochodu widzicie teraz na ekranie. Po prostu wpiszcie sobie ten kod w wyszukiwarkę i będziecie mogli go wykorzystać. Prędkość maksymalna teraz to tylko 181 km na godzinę. Tak wyregulowana jest skrzynia biegów. Ale jak mieliśmy tak naładowaną moc, to jak widzicie, złamaliśmy prawa fizyki tutaj w grze. No i samochód zaczął jechać z 500 km na godzinę. I widzieliście, że mieliśmy taki w pewnym momencie samochód super, super, super przyspieszał, no nie? Tak do 450 km na godzinę przyspieszał całkiem nieźle, a potem nagle jakiś taki twardy limit, no nie? Samochód napotkał. Myślę, że tu jest jakieś takie twarde ograniczenie przez grę zrobione, żeby te samochody przypadkiem nie były za szybkie. Ale okej, to teraz przechodzimy sobie do Mini Coopera. No i tutaj sytuacja wygląda tak samo. Trzeba zrobić odpowiedni tuning. O proszę, jest tutaj. Jeszcze nie mam chyba zrobionego teraz tego tuningu. Chyba chciałem sobie ten samochód zrobić jakoś tam normalnie czy coś. Ale ten samochód jest jeszcze lepszy do ładowania mocy. Tutaj się moc jeszcze szybciej ładuje po tuningu. Także co, ja idę tuningować i zaraz go sprawdzimy. No i zobaczcie, samochód już gotowy, już odpowiednio stuningowany. W dodatku, jak nawet tylko trochę mocy sobie dodacie, tak z 2000-3000 koni mechanicznych. Zobaczcie. No i teraz sprawdźmy Mini Coopera, może tym razem na autostradzie. Tutaj mam takie fajne miejsce do sprawdzania tych takich elektrycznych samochodów, które można ładować. Jest ciekawe, bo jakby znowu popełnili ten sam błąd, no nie? Tworząc te auta tutaj w Forzie jakby... A czekaj, to nie w to miejsce, nie w tym miejscu, to tutaj. Tu jest taka długa, długa, prosta. Nie wiem, czy uda mi się przy większej prędkości tym samochodem skręcać, ale... Dobra, i tu jest bardzo ważna sprawa, jak będziecie ładować moc, to pamiętajcie, żeby przed ładowaniem wrzucić sobie dwójkę, bo ten samochód ma dwa biegi. Wrzućcie sobie dwójkę i właściwie jesteście gotowi. Zacznijcie sobie ładować moc. No, tutaj to moc się szybko ładuje, zobaczcie. Lada moment, już mamy 120 tysięcy koni mechanicznych. Wiecie co, będę musiał chyba trochę poprawić ten tuning, bo samochód za bardzo staje chyba aż na to koło. Nie wiem, czy dobrze wystartuje tutaj, ale sprawdzimy. Zobaczymy, co się stanie po prostu. Próbowałem go zrobić trochę bardziej na twardo teraz. Po prostu wiecie co, on ma chyba za dużo trakcji. On ma gnój za dużo trakcji chyba. Dobra, wiecie co, doładujemy go tak do 150 tysięcy koni mechanicznych i startujemy. Samochód, prędkość maksymalną ma chyba gdzieś w okolicach 140 km na godzinę według tego normalnego tuningu, ale żeśmy sobie teraz zrobili szybki tuning, mamy 150 tysięcy koni mechanicznych. No i zobaczcie, jak sobie poradzi Mini Cooper. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Okej, całkiem nieźle ruszył. Oh shit. Nie ma trakcji. Aj, shit, nie dobrze, rozbiłem się. Nie można nim sterować.
Ale to jest normalne, to jest normalne. Znaczy, wydaje mi się, że Mustangiem trochę lepiej jest sterować podczas robienia tego glitcha. On odrobinę lepiej skrętny jest niż ten Mini Cooper. Spróbuję jeszcze ciśnienie w kołach podnieść, bo jak się przegrzewają opony, to niestety jest duży problem, aby utrzymać tą trakcję i to może robić problemy. A poza tym są tu też opony trochę węższe niż w Mustangu mimo wszystko. No i spróbujemy zniwelować te podskoki na początku. Patrzcie, jakiego sobie trika zrobiłem. Pad jest ściśnięty między dwie klawiatury i moc się ładuje. A ja idę sobie zrobić herbatkę. No, powiem wam, że znacznie szybciej ta moc się ładuje, jak się nie jest przy komputerze. Zostawiłem sobie tego pada tako i gitarka. Dobra, jesteście gotowi? Chyba 180 tysięcy koni mechanicznych wystarczy. Żeby naładować, nie wiem, z milion, to trzeba było chyba by pada na cały dzień zostawić, albo co najmniej na godzinę. Nie mam pojęcia. Dobra, jesteście gotowi? Startujemy. Trochę poprawiłem tuning. Mam nadzieję, że się z niczym nie zderzę. Odliczamy. Albo może zróbmy te 200 tysięcy już. Czemu nie? Koni nigdy za dużo. Patrzcie, to się dużo szybciej niż w Mustangu ładuje, ale za to w Mustanga chyba łatwiej było opanować, wiecie? Boże, ty dziad. Shit. Dobra, na razie chyba się z niczym nie zderzę. 300, patrzcie jak wolno. 300, dobra. 400, ledwo 400, zobaczcie. 400. O, dobra, przyspiesza. Shit. 400. Ej, ale dziwnie wyskoczył, jakoś tak w dół. Ej, i zobaczcie, już mu się moc skończyła, nie? Bardzo dziwnie, ej. A jeszcze spróbuję jeszcze raz na innych oponach. Zobaczę, co lepiej będzie działać, ale jak na obecną chwilę, no to lepiej Mustang, nie? Okej, spróbowałem innego miejsca, innego tuningu. No i zobaczymy teraz, jesteście gotowi? Odliczamy. Ej, poszedł. Ja wiem, czy jest lepsza kontrola, nie? To chyba to samo, wiecie. Ale może szybszy będzie. Coś ładnie przyspiesza. 300. I... ale poleci. Jezu, on jest leciutki, wiecie? Ja pierdolę. Ale i tak chyba Jesko dalej, nie? Jest w stanie polecieć niż te samochody. W każdym razie tak, ten 400. Wydaje mi się, że kiedyś robiłem jakiś tunik, co udało mi się 500 na godzinę tym samochodem osiągnąć. Teraz jakoś taki, nie wiem, twardy limit ma czy coś. Jakoś chyba gorzej go stuningowałem. W każdym razie Mustang wypada bardzo fajnie, a ten Mini Cooper teraz jakoś gorzej. Też Mustang osiągnął bez problemu 500, nawet na tamtym lotnisku, no nie? 500 km na godzinę. Elegancko, z palcem w tyłku. Także co, bierzcie tuningi jak swoje. Myślę, że ten Mini Cooper też jest fajny do zabawy. Też ostatnio widzę, że Mustang się chyba trochę poprawił w moich tuningach. Kurde, to się kręci do 13 tysięcy obrotów, te silniczki tutaj. No nic, moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie. To jest właściwie odpowiedź na wasze pytanie, jak włączyć, jak ładować tę moc w elektrykach. Jest to bardzo proste, jak widzicie. Nie trzeba do tego nawet żadnych specjalnych tuningów, ale warto mieć jakiś tuning, żeby samochody robiły jakieś ciekawe rzeczy, no nie? Dostawały na koło, to zobaczcie, teraz nie mam włączonej tej telemetrii. Ile sobie postoję? O, nawet nie wiem, ile się. Ale też by nam się to załadowało. To jest tylko po to, żebyście wy widzieli, ile tych koni mechanicznych macie. Już. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.